Ściana Płaczu, słynna ściana Płaczu. Jedno z najbardziej mistycznych miejsc na Kuli Ziemskiej. Najświętsze miejsce judaizmu. Miejsce budzące ogromne emocje, skrajne emocje. Cel turystycznych wypraw, pielgrzymek, wędrówek ludzi z całego świata. Tysiące ludzi dziennie, miliony rocznie odwiedzają to właśnie miejsce. Jedno z najważniejszych miejsc świętych w Jerozolimie. W poprzednim wykładzie podjęliśmy sobie temat modlitwy Ojcze Nasz, a więc na, można powiedzieć modlitwy stricte chrześcijańskiej. No to dzisiaj zajmijmy się modlitwą żydowską, zwłaszcza w tym jednym wielkim świętym miejscu, właśnie przy ścianie Płaczu. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie, dlaczego właśnie tutaj, dlaczego to miejsce budzi tak wielkie emocje, dlaczego atmosfera tego miejsca nas wciąga, nas porywa. Dlaczego jest to właśnie najświętsze miejsce judaizmu? Też dlaczego odwiedzają go najważniejsze postaci w historii, głowy państw. Tutaj widzimy papieża Franciszka, który modli się przy ścianie płaczu, ale mamy przecież prezydentów, prezydentów Polski czy Stanów Zjednoczonych, którzy modlą się, przybywają pod ścianę płaczu. Wiele innych osobistości. Tutaj tym wielkim osobistościom często towarzyszy ta właśnie postać, czyli rabin Szmuel Rabinowicz dlatego że ściana płaczu ma osobnego rabina. Jest osobny rabin do właśnie ściany płaczu i innych najważniejszych miejsc świętych w Jerozolimie. To jest właśnie Szmul Rabinowicz. No i właśnie spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak przyciąga w tej ścianie płaczu, co to jest w ogóle za miejsce. Otóż tutaj widzimy no, takie zdjęcie powiedzmy z lotu ptaka, z takiej panoramy z rampy na ścianę płaczu, na ten plac ściany płaczu i samą ścianę płaczu. Tą częściej widoczną. No i tutaj u góry widzimy już yy, to miejsce, które no, powoduje ogromną ważność ściany płaczu. Dlatego, że to miejsce na górze tutaj dzisiaj ono jest, tutaj widzimy drzewa. To jest tak zwany dziedziniec świątyni. Dzisiaj to jest plac muzułmański, na którym znajduje się ta oto złota kopuła, znana pewnie przynajmniej ze zdjęć wszystkim, tak zwana słynna kopuła na skale, czy meczet na skale, meczet omara kryjący w sobie skałę, według tradycji to jest góra Moria. To jest góra Moria, na której Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze i później, później, wieki później, to na tej górze król Salomon wybuduje, na tym wzgórzu, to tutaj król Salomon wybuduje świątynię jerozolimską. I ta świątynia będzie trwała przez tysiąc lat historii biblijnego Izraela, od, od gdzieś tam tysięcznego roku przed naszą erą, do pierwszego wieku naszej ery, a więc praktycznie tysiąc lat historii świątyni jerozolimskiej. I właśnie ta ściana, słynna ściana płaczu, to jest tak naprawdę jedyna pozostałość po najświętszym miejscu w Biblii, czyli po świątyni jerozolimskiej. Tak? Ten fragment, który tutaj widzimy tylko zewnętrzną część, bo zaraz to może pokażę, ale ta ściana tak naprawdę idzie jeszcze głębiej w lewo, i to znacznie więcej, niż tutaj jest ten widoczny fragment. No ale dla nas najsłynniejszy, najważniejszy jest ten widoczny fragment właśnie, ta słynna ściana płaczu, która stanowi dzisiaj, można powiedzieć, relikwie, stanowi to miejsce takie magiczne, misteryjne, miejsce tajemnicze, bo jest to jedyna rzeczywista pozostałość po budowli świątyni jerozolimskiej, po tak zwanej drugiej świątyni, w której Pan Bóg mieszkał w czasach biblijnych. Tak? Bo wiemy, że w czasach biblijnych Mamy ten okres tysiącletni tysiąc mniej więcej trwania świątyni jerozolimskiej, ale jak wiemy, w Biblii mamy to no, tragiczne, można powiedzieć, wydarzenie wygnania babilońskiego, niewoli babilońskiej w VI wieku przed naszą erą, przed Chrystusem, kiedy właśnie świątynia jerozolimska zostaje zburzona i dopiero po niewoli, po wygnaniu zostaje odbudowana. Tak więc ten tysiącletni okres... Działalności świątyni jerozolimskiej obecności Boga dzieli się na tak zwaną pierwszą świątynię, czyli okres od tego X wieku przed naszą erą do VI wieku przed naszą erą. No to jest okres państwa Izraela, okres Królestwa Izraela, Dawida, Salomona i później kolejnych królów. W VI wieku ta świątynia zostaje zburzona i pod koniec VI wieku, kiedy Żydzi po tych 50 latach niewoli wracają do Jerozolimy, do Judei, po edykcie Cyrusa mogą odbudować świątynię. Tak? I w 515 roku przed naszą erą następuje odbudowanie świątyni jerozolimskiej i mamy tak zwany okres drugiej świątyni. I ten okres trwa dokładnie do 70 roku naszej ery, kiedy to cesarz rzymski, to jeszcze wtedy nie cesarz, ale Tytus, syn Wespazjana cesarza, wkracza do Jerozolimy i niszczy świątynię, niszczy burzy. Burzy to najświętsze miejsce biblijne, najświętsze miejsce dla judaizmu, najświętsze miejsce. Religii objawionej. W Ewangeliach mamy zapowiedź Jezusa, że kamień na kamieniu nie pozostanie z tego miejsca, ze świątyni, i rzeczywiście z samej świątyni, która stała dokładnie właśnie tutaj na wzgórzu Moria, na tym centralnym placu, nie pozostało nic. Natomiast to, co pozostało, to jest właśnie słynna ściana płaczu. To jest ta słynna ściana płaczu. I tak naprawdę, jak mówię o tej historii, to tu warto jeszcze powiedzieć, że ten mur, który tu widzimy, i zaraz spróbuję jeszcze pokazać parę ciekawostek a propos tego miejsca, to jest tak zwany mur herodiański, bo tą drugą świątynię, czasy poniewoli babilońskiej, ta świątynia została odbudowana, jak powiedziałem, w 515 roku przed Chrystusem. Ona zostaje jeszcze rozbudowana i to bardzo znacznie rozbudowana właśnie przez Heroda Wielkiego, to jest mniej więcej 19 rok przed naszą erą. Herod Wielki rozbudował, zresztą Herod Wielki miał wiele takich, podejmował wiele inicjatyw budowlanych, nie tylko w Jerozolimie, ale w wielu różnych miejscach, i tutaj w Jerozolimie rozbudowuje świątynię jerozolimską i można powiedzieć, że umacnia, czy podnosi, stawia ten mur oporowy, bo tak naprawdę ściana płaczu, tak trzeba to powiedzieć, to jest pewien mur oporowy dla tego dziedzińca świątyni jerozolimskiej. Tutaj jest, zaraz pokażę na innym zdjęciu, tutaj mamy potężny dziedziniec, na którym w czasach biblijnych właśnie stała świątynia w Jerozolimie. Dzisiaj tutaj stoi meczet Omara, tak zwana słynna kopuła na skalę, muzułmańskie, jedno z najświętszych miejsc dzisiaj dla islamu. I właśnie to, to wzgórze było podtrzymywane przez ten tak zwany mur zachodni, bo ta ściana płaczu, tam daleko mamy wschód, tam mamy stronę wschodnią, tam, mamy, tam my stąd patrzymy na wschód, tutaj mamy górę oliwną. Tutaj, między górą oliwną a wzgórzem świątyni, jest niewidoczna, jest Dolina Cedronu. To jest taka głęboka dolina pomiędzy, tam Dolina Cedronu. I tutaj mamy właśnie wzgórze świątynne. I nie od strony wschodniej, tam gdzie góra oliwna, ale tutaj właśnie od strony zachodniej. To jest tak zwany mur oporowy. Ściana płaczu to jest tak naprawdę wybudowany czy umocniony przez Heroda Wielkiego. Mur oporowy, który właśnie miał ut utrzymywać czy podtrzymywać dziedziniec właśnie tego najświętszego miejsca, jakim, jest, y jakim było miejsce świątyni jerozolimskiej. I ponieważ to jest jedyne miejsce, które ocalało z czasów biblijnych, jedyne miejsce, które pozostało z, tego, z tej szekiny, świętej, z tego miejsca, gdzie Bóg rzeczywiście przebywał, gdzie święta Boża obecność w jedynym miejscu na Ziemi, na całej kuli ziemskiej, tylko tutaj, w tym miejscu Bóg rzeczywiście, realnie zamieszkał na Ziemi, ponieważ to jest jedyne miejsce ocalałe po tamtej budowli, dlatego dzisiaj Żydzi właśnie przybywają pod ścianę płaczu, aby tutaj się modlić, aby płakać, aby lamentować, aby smucić się. Właśnie po tym, że nie została, że świątynia jerozolimska, że to miejsce, które wybrał sobie w Biblii Bóg, w którym rzeczywiście zamieszkał na ziemi pośród swego ludu, że to miejsce no, zostało sprofanowane, zostało zniszczone, pozostała po nim właśnie ta Ściana Płaczu. To, co tu widzimy na tym zdjęciu, to jest właśnie plac przy Ścianie Płaczu, miejsce modlitwy, i tu po prawej stronie widać tak zwany most Mur Grabiego którym co ciekawe, to jest jedyne miejsce, którym nie muzułmanie, czyli np. chrześcijanie, czy w ogóle ludzie z zewnątrz, nie muzułmanie, mogą wejść na teren dziedzińca świątyni jerozolimskiej, czy dzisiaj haramas szarif, sharif czyli takie miejsce, można powiedzieć, święte dla islamu. Oczywiście muzułmanie mają kilka innych swoich wejść, którymi tylko oni mogą wejść. Natomiast tą rampą, tym właśnie mostem murgrabiego, taka drewniana rampa, można wejść na teren dziedzińca świątyni. Jerozolimskiej. no ale to tylko kilka godzin dziennie i to niecodziennie jest otwarty ten most, ale rzeczywiście można tutaj wejść na teren dziedzińca świątyni jerozolimskiej. Tu mamy jeszcze inne zdjęcie, widzimy ścianę płaczu właśnie z tym placem, który jest miejscem modlitwy. Po lewej stronie widać tutaj właśnie kopułę na skalę, meczet Omara właśnie kryjący w sobie tą skałę Góry Moria, na której Abraham miał zużyć Izaaka w ofierze. Później w tym miejscu stała właśnie świątynia jerozolimska, Praktycznie przez tysiąc lat. Tutaj widzimy ten most, tą rampę drewnianą most murgrabiego. I tutaj jeszcze widzimy coś ciekawego, właśnie po prawej stronie, na, placu, na tym placu dziedzińca świątyni, jest drugi meczet muzułmański, tak zwany meczet al-Aqsa, z taką szarą, ogromną kopułą. Tu może nie widać tego na zdjęciu, ale to jest potężny meczet. To jest potężny meczet, bo proszę mieć świadomość, że ten meczet jest jakby ten meczet złota kopuła, to jest miejsce sanktuarium ale tam nie odbywają się publiczne modlitwy islamu. Y, muzułmanie modlą się właśnie w tym olbrzymim meczecie Al-Aqsa. To jest meczet modlitwy. Natomiast to jest jakby sanktuarium. To jest zresztą uważane za trzecie miejsce najświętsze tak? po Mekce i Medynie. Właśnie Jerozolima, właśnie złota kopuła na skale jest uważana za trzecie najświętsze miejsce dla islamu. Trzecie najświętsze miejsce muzułmanów. Natomiast tutaj jest, to jest niewielkie sanktuarium. Ta kopuła, chociaż jest potężna, to samo wnętrze nie jest aż tak duże. Natomiast ogromny meczet właśnie do modlitwy to jest ten po prawej stronie, meczet Al-Aqsa. No, ja miałem to szczęście, że bywałem w Jerozolimie jeszcze w tych czasach, kiedy wejście na teren tego świętego miejsca, czyli na teren właśnie do, do kopuły skały, do meczetu Omara, było jak najbardziej możliwe i kilka razy byłem tam w środku. I byłem też w meczecie Al-Aqsa oczywiście. Natomiast dzisiaj niestety nie muzułmanie nie mogą wejść do tego miejsca najświętszego, do kopuły na skalę. Do, na skalę. do meczetu Alaksa można wejść, no bo tam, jeżeli się zachowa odpowiednie reguły świata islamskiego, to można wejść do meczetu. Natomiast do tego najświętszego miejsca, na którym stała świątynia jerozolimska, złotej kopuły. Oczywiście Żydzi tu w ogóle nie mają wstępu, dlatego Żydzi właśnie się modlą. To jest między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego Żydzi tutaj jakby się gromadzą, bo to jest jedyne dla nich też miejsce dostępne, jedyne miejsce, które pozostało po Świątyni Jerozolimskiej, najbliżej będące miejsca Najświętszego, tak zwane Kodesz Kodaszim, tam, gdzie właśnie Pan Bóg mieszkał, to Święte Świętych. Judaizm, Żydzi, no nie mają wstępu, Wiem jakie są relacje między judaizmem a islamem, między Żydami a muzułmanami, w tym, zwłaszcza w tym kraju, no więc Żydzi nie mają w ogóle wstępu na teren dziedzińca świątyni, dlatego modlą się tutaj. Natomiast no, nie muzułmanie mogą wejść na teren dziedzińca. Niestety nie można już dzisiaj wejść do samej kopuły na skale. Miejsce to, to tak naprawdę my nazywamy to miejsce ścianą płaczu, bo yy, tak naprawdę w judaizmie to miejsce nazywa się po prostu hakotel, czyli mur, ściana, albo hakotel hammaravi, czyli tak zwany mur zachodni, ściana zachodnia. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ta ściana od zachodniej strony, czyli od strony Morza Śródziemnego. Ona właśnie to jest taki mur oporowy, który utrzymuje wyżej położony dziedziniec, właśnie na wzgórzu, dziedziniec świątyni jerozolimskiej. Więc w oryginale, tu nawet pokażę tą nazwę, w oryginale y, ściana. To chrześcijanie, tak naprawdę Żydzi, Żydzi na początku tej nazwy nie lubili. To po prostu chrześcijanie patrząc, jak się Żydzi zachowują przy tej ścianie, że właśnie oni lamentują, że się smucą, że prawda się modlą przy tej ścianie, żałując tego, że tu była kiedyś świątynia, a teraz jej nie ma. To chrześcijanie nadali temu miejscu nazwę ściana płaczu. W oryginale mówimy na tą ścianę Hakotel, Po prostu ten mur, ta ściana, to od razu Żydzi wiedzą, ja, o jaką ścianę chodzi. Ewentualnie pełna nazwa. Hakotel Hamma Arawi, czyli dosłownie mur zachodni, ściana zachodnia. Tu jeszcze zobaczmy sobie inne zdjęcie, to już jest ujęcie bardziej z lotu ptaka. Gdzie widzimy właśnie troszkę lepiej. Dziedziniec, to był kiedyś dziedziniec świątyni jerozolimskiej, tak? ten, tej biblijnej świątyni Jerozolimskiej. Tutaj, właśnie w tym centralnym miejscu, na tym centralnym miejscu stała świątynia Salomona. Zaraz pokażę rekonstrukcję świątyni Salomona, biblijnej świątyni. Dzisiaj, jak widzimy, tutaj mamy właśnie tą złotą kopułę na skalę. Meczet Omara w centralnym miejscu dziedzińca. On jest porośnięty drzewami, bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj po prawej stronie olbrzymi, tak jak powiedziałem, meczet al-Aqsa, w którym muzułmanie się modlą. Też na dziedzińcu, jak są wielkie uroczystości islamu czy muzułmańskie. No to oczywiście przybywa tutaj ogromna rzesza pielgrzymów świata muzułmańskiego się modlą też na dziedzińcu i tu po drugiej stronie właśnie widać górę oliwną. Na wschód od Jerozolimy mamy górę oliwną. Między innymi miejsce wstąpienia Jezusa, ogród oliwny tam się znajduje, prawda u dołu. Tutaj mniej więcej jest ogród oliwny i tutaj troszkę już lepiej widać właśnie dolinę cedronu, tak? Właśnie górę oliwną od wzgórza świątynnego tutaj oddziela dolina cedronu. Kiedyś w czasach biblijnych płynął tędy potok właśnie kidron dzisiaj już tego potoku tam nie ma no i widzimy taki właśnie rzut troszkę z lotu ptaka no i oczywiście to miejsce magiczne miejsce modlitwy miejsce niesamowite wiemy że jak przybywamy pod ścianę płaczu to od razu wciąga nas atmosfera takiej niezwykłej modlitwy wiemy że żydzi modlą się się modlić głośno albo półgłosem często przytulają się do tej ściany często ją dotykają albo po prostu tak charakterystyczny sposób kiwają się na tej modlitwie, prawda? Zresztą jest takie święto specjalne. Żydzi mają święto, które się nazywa Tisza Beav, czyli to jest takie najbardziej smutne święto w roku. Ono jest obchodzone mniej więcej lipiec, druga połowa lipca, początek sierpnia. I to jest właśnie święto, które upamiętnia zniszczenie świątyni jerozolimskiej. Najpierw zniszczenie tej tak zwanej pierwszej świątyni z czasów Salomona, zniszczenie w niewoli babilońskiej, prawda, w VI wieku przed naszą erą, zniszczenie świątyni. Salomonowej, tej tak zwanej pierwszej świątyni, a później, kiedy po niewoli odbudowano świątynię, jeszcze za Heroda została rozbudowana, to jak powiedziałem, w 70 roku naszej ery mamy w związku z powstaniem Żydów, prawda, 66 rok no to jest powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi, żeby zrzucić okupację rzymską. Żydzi powstają przeciwko prawda, Imperium Rzymskiemu, które te tereny zajmowało, nad którymi miało władzę, panowanie. No i jako efekt tego nieudanego, niestety, powstania dla Żydów nieudanego, niestety, właśnie Cezar, znaczy ty, tytus, który stanie się później cesarzem, przybywa na te tereny ze swoją armią i niszczy świątynię jerozolimską już ostatecznie. Ta świątynia już nigdy nie zostanie odbudowana. I właśnie na pamiątkę, czy upamiętniając te smutne wydarzenie tych dwóch zniszczeń, tych dwóch destrukcji pierwszej świątyni drugiej świątyni, to żydowskie święto tisza ono właśnie jest obchodzone w taki bardzo sposób, można powiedzieć, w taki pokutny, prawda? W takiej atmosferze właśnie smutku. Wiele czynności jest zabronionych, to jest oczywiście ścisły post obowiązuje, żadnego picia, żadnego jedzenia. Nawet w to święto, co ciekawe, nie studiuje się tory. Dlaczego? Bo w Biblii jest powiedziane, że tora jest radością serca, że jest radością. No więc, ażeby w to święto się nie radować, no to nawet to święto, co jest wyjątkowe dla judaizmu i dla Żydów, nie studiuje się tory. Tutaj mamy no, przykład takiego hasyda, który modli się przy ścianie płaczu. No i te charakterystyczne karteczki. Tu, nawet jakąś się modlił, to widać z boku. prawda? Proszę zobaczyć, ile tu jest tych karteczek powtykanych. Wiemy, że to jest taki zwyczaj dość popularny, zwłaszcza w XX wieku się rozwinął, żeby przebywając do ściany płaczu, właśnie wetknąć jakąś karteczkę ze swoimi modlitwami, czy z jakąś prośbą do Boga, czy z jakąś intencją. To jest taki no, ciekawy zwyczaj obecny. I, do, I bardzo popularny, nawet papieże Jan Paweł II, prawda, też tu wtykał swoją karteczkę, papież Franciszek i tak dalej. No i te karteczki są parę razy do roku, jakby ściana płaczu jest czyszczona, te karteczki są wyjmowane. No i teraz słyszałem o dwóch wersjach, co się z nimi dzieje: raz, że one są spalane, a drugą wersję, że są zakopywane na górze oliwnej w taki rytualny, specjalny sposób, że te kartki z intencjami, z modlitwami, z jakimiś prośbami do, Bogu, czy, bo do Boga, czy z dziękczynieniami, że są właśnie. W taki rytualny sposób zakopywane na górze oliwnej. No i jeszcze takie inne moje zdjęcie ze ściany płaczu. Tu akurat widzimy też hasyda, która akurat idzie nie tyle w takim kapeluszu tradycyjnym, tylko ma strajmer, czyli nawet taki można powiedzieć bardziej odświętny strój. Ma prawda, czyli taki płaszcz można powiedzieć hasycki. Notabene ten strój to jest strój pochodzący z Polski, z XVIII wieku, Żydzi z Polski. Powiedzieć, ponieważ w pewnym momencie polski hasydyzm stał się wzorcowy dla w ogóle hasydyzmu światowego, polski ortodoksyjny judaizm stał się jakoś wzorcowy dla judaizmu światowego, dlatego ten strój, polski strój, co ciekawe, takie lisie czapy, czy takie właśnie czapy z naturalnej skóry zwierzęcej, tak zwane straimle, hałaty, zostały przejęte również przez hasydów z innych części świata, no i do dzisiaj Żydzi, którzy właśnie są bardzo tacy konserwatywni. Noszą właśnie te swoje święte stroje. Tu mamy kobiety z kolei, proszę zobaczyć. Młoda dziewczyna ma jeszcze tutaj włosy naturalne i tak dalej, no ale jeżeli na przykład jest już mężatką, tak jak ta, ta starsza kobieta, no to albo chodzi w huście, albo najczęściej goli głowę. To jest w ogóle, to jest w ogóle inny temat. To, to są już inne tematy, więc ja tutaj chcę troszeczkę opowiedzieć o ścianie płaczu. Co ciekawe, o, może tutaj pokażę, że. My mówimy ściana płaczu, ale proszę pamiętać, tutaj pokazuję, nawet zrobiłem takie linie, żeby pokazać, że tylko ta najniższa część, te tak zwane siedem zewnętrznych poziomów, kamieni, pochodzi z czasów właśnie rzeczywistej świątyni jerozolimskiej, z czasów Heroda, to jest mniej więcej ten XIX rok przed naszą erą, kiedy Herod rozbudowuje i umacnia tak zwany mur zachodni, czyli właśnie to, co jest, stanowi dzisiaj ścianę płaczu. Natomiast to, co mamy wyżej, to już zostało dobudowane w późniejszych czasach. Czyli tutaj na dole mamy ten autentyczny, można powiedzieć, relikwię, tą mistyczną relikwię mur z czasów świątyni jerozolimskiej. To, co mamy wyżej, to już jest dobudówka, tu już widzimy takie mniejsze kamienie. One zostały dobudowane w VII wieku, w czasach umajadów tak zwanych. To, są, to jest czasy kalifatu arabskiego, czasy, kiedy Arabowie przed a później islam najeżdża na te tereny, zajmuje te tereny. No i właśnie dynastię Majadów jakby dobudowują tutaj, można powiedzieć, kolejną warstwę do tej ściany płaczu, to jest między VII wiek, kolejna warstwa, to już jest Imperium Osmańskie, to już jest potężne Imperium Tureckie, prawda, panujące na tych terenach, między innymi Sulejman Wspaniały, to jest XV, XVI, XVII, XVIII wiek. Imperium Osmańskie. Te kolejne, już takie mniej, z mniejszymi kamieniami, warstwy są z tego okresu, a najwyższe, kilka warstw najwyższych zostało dobudowane za czasów mandatu brytyjskiego, czyli w XX wieku, tak naprawdę początek XX wieku. No więc widzimy, że to, co my nazywamy ścianą płaczu, warto wiedzieć, że tylko te najniższe warstwy, te siedem warstw zewnętrznych, to są właśnie te mury autentyczne z czasów istnienia świątyni jerozolimskiej. I tu może takie ważne dopowiedzenie, to co gdzieś tam już wspomniałem przed chwilą, że to, co widzimy tutaj, to jest tylko część tego muru zachodniego, część ściany płaczu. Po pierwsze, ten mur zachodni idzie głęboko, głęboko w dół i zaraz to może pokażę, a po drugie, ten mur idzie bardzo jeszcze w lewo. To, co widzimy tutaj jako ścianę płaczu, może cofnę do zdjęcia całej ściany, to, co tu widzimy, ta ściana, jest szerokości około 60 metrów. Natomiast wysoka jest na 57 metrów, ale to nie jest całość. To nazywamy ścianą płaczu, ale to nie jest całość. Ja tu może pokażę, bo gdzieś to mam na którymś ze zdjęciów czy slajdów. Mianowicie, tu jest taki ciekawy slajd pokazujący, że mur zachodni, to tutaj, to jest tak zwana, to jest ten zewnętrzny mur ściany płaczu, tutaj widzimy po prawej stronie. Natomiast mur oporowy ściany zachodniej, podtrzymujący właśnie dziedziniec świątyni Rozolimskiej tutaj mamy wzgórze świątynne na górze, on ciągnął się, Praktycznie przez całość, tylko że dalszej części my tutaj nie widzimy, bo ona częściowo oczywiście została zniszczona, a częściowo jest po prostu przykryta budynkami. Tu są budynki przylegające do tego muru. Więc tak naprawdę mamy dostęp tylko do tej części około 60 metrów szerokości tej, tego placu ściany płaczu. Natomiast ten mur ciągnie się jeszcze ponad 400 metrów, można powiedzieć na północ, w lewą stronę. No będąc właśnie tym murem zachodnim dziedzińca świątynnego, dziedzińca świątynnego. Co ciekawe, dzisiaj jest możliwość wejścia w podziemia, bo tak jak powiedziałem, ta ściana, ściany, ten mur ściany płaczu ciągnie się w lewo, ale też ciągnie się w dół. Bo wiecie o tym, i to na którymś wykładzie już wspominałem, że miasta rosną z czasem, z wiekami, prawda? Tak jak Kraków, tak jak Jerycho, to chyba w wykładzie o Jerychu opowiadałem, jak miasta rosną, mamy te warstwy stratygraficzne, warstwy osiedlania się. I dzisiejsza warstwa, dzisiejsza jakby poziom Jerozolimy jest przynajmniej kilkanaście metrów wyżej niż ta Jerozolima z czasów Jezusa chociażby, czy z czasów Heroda, czy z czasów II Świątyni Jerozolimskiej. To jest te kilkanaście metrów, czy nawet w niektórych miejscach kilkadziesiąt metrów niżej. I ten mur zachodni, ściana płaczu, tak naprawdę my widzimy tylko zewnętrzną jej część, która wystaje ponad powierzchnię dzisiejszej Ziemi. Natomiast ona jest, tak naprawdę podstawy tego muru są głębiej w ziemi. I dzisiaj można wejść, tutaj jest mniej więcej wejście do tak zwanych tunelów Western World Tunnels. Można wejść sobie do właśnie tuneli muru zachodniego, ściany zachodniej i tutaj kilkadziesiąt metrów pod ziemią, czy kilkanaście metrów pod ziemią, podejść do tej ściany płaczu, już tej oryginalnej, właśnie która znajduje się, pod dzisiejszym poziomem Jerozolimy i praktycznie można zejść na poziom Jerozolimy z czasów Jezusa. To jest niesamowite, można zejść. Ja tu pokażę zdjęcia moje, albo to chyba nie będzie moje zdjęcie, ale dostępne w publicznej domenie fragmentu tego tunelu. Byłem też tutaj kilka razy, tutaj też ciężko się dostać do tego, ale można wejść do tego tunelu pod właśnie ścianę płaczu, żeby zobaczyć te oryginalne, bo proszę zobaczyć, jak, jak, te, jak olbrzymie są te kamienie. Bo to, co widzieliśmy na zewnątrz, to są kamienie metrowe, półtora metra długości. Tutaj mamy kamienie, te najniższe, fundamentowe kamienie, ściany płaczu czy w ogóle muru zachodniego świątyni jerozolimskiej. One mają kilkanaście metrów długości, kilka metrów wysokości i kilka metrów grubości. Słuchajcie, ja nie wiem, ile one ważą, ale to są dziesiątki ton, jeżeli nie setki. To są potężne, takie, można powiedzieć, bloki skalne. No, trochę tak, jak budowano piramidy, to jednak tutaj. Te, te umiejętności, chociażby Herod Wielki jako budowniczy, no, wybudował Cezareę nadmorską, prawda, masadę, Herodion, wiele innych miejsc rozbudowywał. Te umiejętności budowlane wtedy już tutaj bardzo były zaawansowane. I rzeczywiście proszę zobaczyć, jak pięknie wycięte bloki skalne o długości kilkunastu metrów. Grubości kilku metrów, wysokości kilku metrów. Potężne bloki skalne, które stanowią fundamenty tego potężnego muru zachodniego. I tymi tunelami tam się idzie, tam się dość sporo, tu jeszcze pokazuję inne zdjęcie, właśnie tymi tunelami pod ścianą płaczu można przejść, czyli można tak naprawdę zobaczyć większy fragment tej pozostałości, którą dzisiaj nazywamy murem zachodnim, którym, którą nazywamy ścianą płaczu. Natomiast my, tak jak mówię, no, podchodzimy najczęściej pod tę Część zewnętrzną, ta, która już jest kilkanaście metrów wyżej, bo to jest dzisiejszy poziom ściany płaczu. I tutaj taka ciekawostka, bo zwróćcie uwagę i to jest niesamowite że jak zajdzie się do tuneli pod ścianę płaczu, to my wchodzimy na poziom Jerozolimy rzeczywiście z czasów Jezusa, z czasów biblijnych. I taka ciekawostka polega na tym, że kiedy w tym miejscu był słynny Neil Armstrong, czyli słynny astronauta, który przecież chodził po księżycu to właśnie wszedł do tuneli Ściany Płaczu, wszedł tam na dół i zapytał się archeologa izraelskiego Bendowa, czy Jezus rzeczywiście chodził, czy to jest rzeczywiście poziom Jerozolimy z czasów Jezusa, czy Jezus rzeczywiście chodził po tych kamieniach, po, po tym, w tym miejscu, po, na tym poziomie, po tych kamieniach. Archeolog zgodnie z prawdą odpowiedział mu, że tak, że to jest dokładnie poziom Jerozolimy z czasów Jezusa, więc nie ma wątpliwości, że Jezus chodził po tych kamieniach przy samej Ścianie Płaczu. I wtedy Neil Armstrong miał powiedzieć takie słowa, że muszę ci powiedzieć, że jestem tym faktem jeszcze bardziej podekscytowany, przejęty, dotknięty, że chodzę po tych kamieniach, niż kiedy chodziłem po księżycu. Niesamowite, nie? Takie świadectwo, czy taka, yy, takie doświadczenie Neil Armstronga, który stawiał jako pierwszy człowiek. Swoje stopy, kroki na Księżycu. Zresztą znamy tego powiedzenie, że mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości. Ten sam Neil Armstrong mówi, że kiedy chodził na poziomie Jerozolimy z czasów Jezusa, tutaj przy ścianie Płaczu, to zrobiło na nim to większe wrażenie niż postawienie stopy na Księżycu. No niesamowita sprawa. To jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Miejsce jest magiczne, miejsce jest mistyczne, miejsce jest, no, przyciąga niezwykłą atmosferą. Pokażę może jeszcze. Takie historyczne, o, może jeszcze tu jest ciekawostka, bo tu mamy tak zwaną mechicę, bo nie wspomniałem o tym, że ściana płaczu jest dla Żydów również synagogą, czy jest miejscem świętym, a więc również jest podzielona, tak jak każdy pewnie wiecie, że w synagodze mamy tą część męską, główną część, i mamy tak zwaną część dla kobiet. Czasem to się w Polsce nazywało dawniej babiniec, tak? czyli ta część kobieca, albo to był na przykład balkon w synagodze, albo miejsce oddzielone tak zwaną mechicą. Tutaj właśnie mamy taki, można powiedzieć, taki parawan, taką przegrodę. I za nią mamy tą część kobiecą. Może tutaj będzie lepiej widoczne. O, tutaj, tutaj pokażę. Mamy tą mechicę i właśnie część, w której modlą się mężczyźni, ona jest dużo dłuższa. Ta część, którą modlą się mężczyźni ma ponad 40 metrów, a część kobieca ma zaledwie tam chyba 12 metrów. Więc no, jest dużo mniejsza, dużo, krót, dużo mniejsza, ale kobiety modlą się, jak widać osobno. Mężczyźni tutaj po lewej stronie na górze widać. Tutaj nawet widzimy żyda w tałesie, czyli w takim szalu modlitewnym. Tu na głowie widzimy ten taki, taką skrzyneczkę, czyli filakterię. Tefilin. No więc widać, że przygotowani do modlitwy Żydzi się modlą właśnie w Tałesie, mając na sobie Tefilin. Tutaj się modlą z kolei kobiety. I może pokażę tu jeszcze, mam takie zdjęcie. O, tu może będzie troszkę lepiej nawet to widać. Mamy ścianę płaczu, y, znacznie większy teren. Tu nawet jest, proszę zobaczyć, że normalnie Mechica jest tutaj postawiona. Czyli kobiety mają taki malutki, można powiedzieć, fragment dojścia do ściany płaczu. Ale ponieważ mamy tutaj jakąś wielką uroczystość, no to chyba nie jest sukot, bo nie ma. Nie ma lulawa, nie ma, ale to jakieś święto tutaj mamy. Zresztą przy ścianie płaczu odbywa się bardzo wiele różnych świąt, pascha, różne uroczystości, nie wiem, barmitzwy. To, to jest nie tylko miejsce modlitwy, to jest też miejsce na przykład głębokiej radości. Tutaj mamy tańce, śpiewy. Czasem jest tak, czasem jak się przyjedzie pod ścianę płaczu i są jakieś święta żydowskie, to powiem Wam, że ciężko się dopchać. Że ciężko się dopchać pod ścianę płaczu. To jest niesamowite. Tyle ludzi tam jest. Tu akurat mamy nawet ze względu na to święto, mamy powiększoną część kobiecą, bo normalnie tutaj mamy tą przegrodę tutaj, a teraz widać, że została postawiona przegroda tutaj, prawda? I to jest tak jak w Synagodze, tak? W Synagodze też mamy część męską, właśnie tą tą główną i tak zwany babiniec, również po ścianie płaczu, osobno modlą się kobiety, osobno modlą się mężczyźni. I tu jeszcze może pokażę coś takiego, bo. To jest ta męska część ściany płaczu. Tutaj widzimy po prawej stronie tą mechicę i tam jest część kobieca, prawda? Ta duża część to jest część męska. I teraz tutaj widać po lewej stronie, nie wiem czy to widać, jest taka metalowa bramka, i część męska, nie tylko że jest większa tutaj, ale część męska ma ten przywilej, że może jeszcze wejść w budynek i zobaczyć ścianę płaczu fragment od środka. I tutaj pokazuje takie zdjęcie, gdzie właśnie jak się wejdzie po lewej stronie taką, przez taką metalową bramę to tutaj mamy tutaj dalej, to jest, to jest dalej ściana płaczu, to jest dalej ten mur zachodni. I bardzo wielu Żydów modli się nawet nie tyle, zwłaszcza jak jest na przykład gorąco, jak jest upał, to na zewnątrz, jak widzieliście, jest na przykład mało ludzi, jest na przykład pusto, no bo jest upał, tak? Tutaj ciężko wytrzymać na słońcu, to jest patelnia. No i część Żydów po prostu wchodzi sobie tutaj właśnie przez tą bramę, tutaj właśnie do środka, to jest ono, jest długie. Jeszcze. No i też tutaj mamy tak zwany Aron Hakodesz, czyli Arka Święta, skrzynia przechowująca Torę, przechowująca manuskrypty Tory. No i Żydzi tutaj mają też, że tak powiem, można, kto był pod ścianą płaczu, zwłaszcza mężczyźni, mogą wejść do tej części nie tylko zewnętrznej, ale właśnie mogą wejść tutaj też do środka i można zobaczyć Żydów modlących się od środka. Z tym oczywiście z modlitwą przy ścianie płaczu tutaj macie świadomość, jest związanych bardzo wiele takich reguł, które trzeba przestrzegać. Czy to będąc Żydem oczywiście, ale nawet nie będąc Żydem, trzeba przestrzegać bardzo wiele reguł modląc się pod ścianą płaczu. No pierwsza, pierwsza sprawa to jest oczywiście taka, że w ogóle, żeby wejść na plac, Ścianę płaczu, to trzeba przejść kontrolę. Przez bramki trzeba przejść. Tak jak na lotnisku, czy będziecie sprawdzeni, prawda, kto był, to wie. Jeżeli chodzi o broń, czy nie ma jakieś broni, innych rzeczy niebezpiecznych, to jest miejsce strzeżone bardzo mocno no bo tutaj przybywa czasem tysiące ludzi, czy nawet dziesiątki tysięcy w jakieś największe święta. Tutaj lepiej widać. Yy, też tam w tyłu jest olbrzymi plac, więc wielu Żydów tutaj przybywa, aby się modlić. A zatem po pierwsze trzeba przejść przez bramki. Ściana płaczu jest otwarta 24 godziny na dobę, nie trzeba nic płacić, to jest w miejsce jakby modlitwy za darmo, 24 godziny na dobę, ale trzeba spełniać wiele reguł. Na przykład właśnie, kobiety mogą wejść oczywiście tylko do swojej części kobiecej, mężczyźni mogą wejść do części męskiej, ale uwaga, po pierwsze muszą mieć na głowie jarmułkę albo kipę, czyli nakrycie głowy, tak? czyli to co mają Żydzi, prawda? tutaj akurat widzimy Żyda, który ma kapelusz, ale pod tym kapeluszem też ma tak zwaną kipę. Tak? My na to czasem w Polsce mówimy jarmułka albo mycka się mówi. Nie takie okrągłe, mała czapeczka, tak jak papieże też często noszą. To jest zwyczaj biblijny. To jest zwyczaj, który Żydzi też dzisiaj kultywują i właśnie Żydzi wszędzie najczęściej noszą nakrycie głowy. To jest standard, to jest taki powiedzmy religijny, nawet czy taki narodowo-etniczny jakiś wyznacznik bycia Żydem. Ale szczególnie w miejscu świętym, czy w uroczystości, czy święta, nakrycie głowy jest konieczne. Nie? Zobaczcie, że to jest dokładnie przeciwnie niż w chrześcijaństwie. Kiedy my wchodzimy do kościoła, to co robią mężczyźni? No zdejmują czapki, zdejmują nakrycia głowy, żeby okazać szacunek, powiedzmy, temu miejscu. W judaizmie jest dokładnie odwrotnie: żeby okazać szacunek tego, temu miejscu, głowa ma być nakryta. Głowa ma być nakryta. W ogóle może zrobię kiedyś odcinek, i to chyba nawet nie ja, bo są lepsi specjaliści. Jest nawet taki kanał na YouTubie Tajemniczy Świat Żydów. Ostatnio odezwał się do mnie właśnie Eliachu, świetny człowiek, który jest Żydem, który właśnie prowadzi ten kanał tajemniczy świat Żydów. No i może na przykład zaproszę go kiedyś tutaj do odcinka, żebyśmy zrobili wywiad, co ja będę się wymądrzał, jak to możemy zapytać u źródła i na przykład zapytamy się o różne sposoby modlitwy. Dlaczego Żydzi się kiwają na przykład, nie? tak jakby kołysają się podczas modlitwy? Dlaczego noszą te jarmułki, kipy? Ja mam oczywiście swoje odpowiedzi na te pytania, bo rozmawiam z wieloma rabinami i uczonymi, ale oczywiście y, nic nie zastąpi pytania u źródeł, więc mam nadzieję, że taki odcinek uda nam się kiedyś zrealizować, zaprosić Eliahu do odcinka i nagrać właśnie troszeczkę takiego poszerzonego spojrzenia z perspektywy żydowskiej na modlitwę, właśnie jak się Żydzi modlą i dlaczego, dlaczego się modlą tak, a nie inaczej. No więc takie pytania różne myślę, że będziemy mogli zadać, także ja tutaj nie będę tego tematu kontynuował, ale może jeszcze pokażę jedną ciekawostkę, bo my znamy Ścianę Płaczu, czy to z telewizji, czy będąc na miejscu, no współczesny jej obraz, ale... Historia ściany płaczu jest bardzo złożona. Ja tylko pokażę parę zdjęć z XIX wieku i początek XX wieku, gdzie to wcale nie było tak, że był olbrzymi plac i Żydzi mieli śmiały dostęp do ściany płaczu. Tu widzimy, że dostęp do ściany płaczu jest niewielki. Tu już mamy mur po lewej stronie. To są zdjęcia historyczne ściany płaczu, kiedy jeszcze, to jest powiedzmy XIX wiek, kiedy to były tereny tak zwane pod mandatem marokańskim. To było oczywiście, czyli islamskie. To były tereny, jakby Islam miał Tutaj piecze nad tym miejscem ściany płaczu, ale na zasadzie pewnego ustalenia, które nazywa się w Ziemi Świętej status quo, czyli stał, czyli taka pewna umowa, która od setek lat obowiązuje, której się nie zmienia, żeby pewien porządek zachować, żeby nie dochodziło do jakichś rozruchów, zamieszek i tak dalej. Więc utrzymywał się status quo, że chociaż ten teren należał do islamu, no to muzułmanie pozwalali Żydom, jakby wchodzić pod ściany płaczu, prawda? I tu mamy historyczne zdjęcia ściany płaczu, kiedy wcale nie mamy tak pięknego jeszcze tutaj dziedzińca jak dzisiaj. Tylko to jest takie niewielkie miejsce, gdzie rzeczywiście, yy, chociaż jest pod zarządem muzułmańskim, to Żydzi mogli tutaj wchodzić i się modlić. Tutaj nawet pokazuję takie zdjęcia, gdzie właśnie XIX wieczni Żydzi przychodzą, jak widzimy, przytulają się do tej ściany, płaczą, modlą się. Tu już mamy po lewej stronie drugą ścianę, więc to jest wcale nie takie duże miejsce. Yy, tu chyba mam jeszcze taki taką rycinę, taki obraz pokazujący tą XIX wieczną. Formę, jak to działało, jak to funkcjonowało. Mamy ten właśnie fragment ściany płaczu, który znamy, ale wcale nie mamy dużego placu. I no niestety, chociaż w XIX wieku Żydzi na zasadzie status quo mogli tutaj przybywać, to jednak, kiedy po proklamacji państwa Izrael w 1948 roku te tereny zostały zajęte przez Jordanię i wtedy Jordańczycy zabronili, prawda, całkowicie zabronili Żydom pod ścianę płaczu przybywać. I praktycznie przez 19 lat Żydzi nie mogli w ogóle od 1948 roku, kiedy Izrael proklamował swoje państwo i te tereny przejęła Jordania, głównie islam. Żydzi nie mogli tutaj przybywać. I dopiero słynna wojna, to już znowu są inne, nie wchodzę w te, w te szczegóły, to jest tak zwana wojna sześciodniowa, tak? słynna wojna sześciodniowa, kiedy właśnie Żydzi odbijają tak zwaną dzielnicę żydowską i dochodzą do ściany płaczu i odzyskują dostęp właśnie w 1967 roku mamy słynną wojnę sześciodniową kiedy Żydzi odzyskują dostęp do ściany płaczu i właśnie ta ściana można powiedzieć że to zaczyna wtedy wyglądać tak jak dzisiaj mamy czyli jest to teren w dzielnicy żydowskiej a może właśnie nawet pokażę bo mam parę takich jeszcze mam chyba mapy tak mam tutaj takie mapy może na mapie to nawet będzie lepiej widać o proszę zobaczyć to jest współczesne mury Jerozolimy, Murę z tak zwane starego miasta. Old City, czyli stare miasto. I te mury zewnętrzne to są tak zwane mury. One piękne, wysokie, duże mury. z czasów właśnie Sulejmana Wspaniałego, XVI-wieczne mury otaczają Jerozolimę. I tutaj mamy właśnie dziedziniec świątynny. To ten dziedziniec, z którym w czasach biblijnych stała świątynia jerozolimska. A dzisiaj tu mamy właśnie meczet skały. Meczet skały, kopułę skały. No i drugi meczet Alaksa. I tu mamy właśnie ścianę płaczu. Po stronie zachodniej, bo tu mamy, no tak jak na mapie, mamy tutaj północ, tu mamy wschód, tutaj mamy południe. I tutaj od strony zachodniej, mur zachodni, właśnie dziedzińca, to jest właśnie ściana Płaczu. Dzielnica żydowska, która właśnie została odbita w tej wojnie y, sześciodniowej i ten dostęp do ściany Płaczu został odzyskany przez Żydów. Mała dzielnica ormiańska, ale największa dzielnica muzułmańska, właśnie łącznie z Placem Świątynnym, to jest wszystko dzisiaj dzielnica muzułmańska Starego Miasta. Jerozolimy, a tu mamy też nie tak wielką dzielnicę chrześcijańską Starego Miasta. Co ciekawe, tędy szła droga krzyżowa. Jezus został ukrzyżowany tutaj. Tutaj widzimy Golgotę i Bazylikę Grobu Bożego, Bazylikę Stania. Dlaczego? Bo mury Jerozolimy z czasów Jezusa nie szły tędy, jak tutaj. Ta dzielnica chrześcijańska tak naprawdę była poza murami, to znaczy mury szły mniej więcej tędy, Tutaj te, to wszystko było w ramach murów Starej Jerozolimy, ale mury się kończyły tu wcześniej. Tu się kończyły mury, i tutaj szły dotąd. Więc cała ta, co to, to dzisiaj widzimy, tutaj Christian Quarter, czyli ta dzielnica chrześcijańska, to był już poza murami, tu był mur. I zgodnie z tym, co mówią Ewangelie, wyprowadzono go za mury miasta i tam, właśnie w tym kamieniołomie Golgota, Jezus zostaje ukrzyżowany. Dzisiaj, oczywiście, to jest, można powiedzieć, sam środek, samo centrum tego, można powiedzieć, labiryntu, bo to jest labirynt uliczek. Labiryntu Starego Miasta, nad Jerozolimy, natomiast w czasach biblijnych to było poza miastem. O, tu mam jeszcze jedną mapę, tu może nawet będzie lepiej widać. Widzimy dziedziniec świątyni jerozolimskiej. Dzisiaj tutaj mamy właśnie Kopułę na skalę. Tutaj mamy meczet Alaksa, a tu mamy właśnie ścianę Płaczu. Tu jest ściana Płaczu i dzielnica żydowska. Tak. Tutaj największa dzielnica muzułmańska, tutaj dzielnica chrześcijańska, no i najmniejsza taka dzielnica ormiańska. I tu nawet jest zaznaczona droga krzyżowa. To jest akurat droga krzyżowa ta, jak dzisiaj idzie, powiedzmy, uliczkami, więc tu ostro zakręca trzecia, czwarta stacja drogi krzyżowej i kolejne. I dochodzimy na Golgotę i do Bazyliki Bożego Grobu. Ale to ona mniej więcej odzwierciedla ten moment, jak właśnie w czasach Jezusa, jak ta droga wyglądała, bo tutaj Jezus zostaje skazany na śmierć. To jest tak zwana twierdza Antonia. I stąd jest wyprowadzony. Tutaj właśnie są mury, tutaj już się kończyło, kończyło stare miasto czasach Jezusa, Jezus zostaje wyprowadzony za mury miasta i poza murami, właśnie na Golgocie zostaje ukrzyżowany. Może nawet tutaj powinienem mieć jeszcze taką makietę Ziemi Świętej, makietę Jerozolimy. O, tutaj mam makietę Jerozolimy, to jest tak zwane Muzeum Izraela w Jerozolimie, piękne, ważne muzeum. Jest potężna makieta w Jerozolimy z czasów biblijnych i proszę zobaczyć, najpierw sobie przejrzyjmy się tak króciutko, bo tutaj mógłbym godzinami opowiadać słuchajcie o tym miejscu, bo tu jest niesamowita ilość różnych ciekawych zabytków, ale przyjrzyjmy się tylko, tutaj mamy właśnie rekonstrukcję świątyni Rozolimskiej z czasów Jezusa. To jest ta świątynia jest tak zwana druga świątynia, tak, po niewoli babilońskiej, odbudowana w 515 roku przed Chrystusem, rozbudowana jeszcze przez Heroda Wielkiego mniej więcej 19 rok przed Chrystusem i Jezus modli się, tak? Jezus, który gdzieś tam powiedzmy, mając 30 rok życia, lata 30-40 naszej ery, Jezus modli się w tej świątyni, przybywa, prawda? Tutaj wchodzi w spory czy w różne dyskusje z faryzeuszami, z saduceuszami. Dwunastoletni Jezus gubi się rodzicom i tutaj zostaje odnaleziony w tej świątyni. No mamy mnóstwo scen, tutaj mamy uzdrowienia dokonywane, no, mamy mnóstwo scen ewangelicznych związanych właśnie z tym miejscem. To jest rekonstrukcja świątyni jerozolimskiej, w której modlił się Jezus świątyni, tak zwana druga świątynia, rozbudowana jeszcze przez Choroda Wielkiego. Tak? Ten duży teren to jest tak zwany dziedziniec Pogan. Na tym terenie handlowano, stąd też Jezus wy, wy, wypędził przekupniów. Słynna scena u Jana w Ewangelii Jana, wypędzenie przekupniów ze świątyni. Bo to był tak zwany dziedziniec Pogan. Tutaj mogli wchodzić wszyscy. Natomiast tutaj mamy taki malusieńki murek, bo tutaj to, co już wewnątrz, ten duży mur, to już jest dziedziniec Izraela. Tutaj już mogli wchodzić tylko Izraelici. Do samego przybytku już mogli wchodzić tylko kapłani, tak? Przybytek był miejscem niedostępnym. Ta świątynia, to święte świętych Kode kodaszim, było miejscem niedostępnym dla zwykłego człowieka. Ale na dziedziniec Izraela mogli wchodzić Izraelici, żeby tam złożyć ofiarę i tak dalej. Ale tutaj na zewnątrz, poza tym właśnie, poza tym już samym sanktuarium ot, ot, właśnie otoczonym wewnętrznym murem, mamy taki mały murek, na którym właśnie były wypisane. Oznaczenia, że nie wolno pod karą śmierci, nie wolno tutaj już wchodzić żadnemu człowiekowi, który nie jest Żydem. Tak? To miejsce już było tylko, można powiedzieć, zarezerwowane dla judaizmu, dla Żydów. No więc tutaj mamy piękny, olbrzymi dziedziniec, tzw. krużganki Salomona, piękny dziedziniec świątyni jerozolimskiej. I proszę zobaczyć, tutaj po prawej stronie mamy twierdzę Antonia. Twierdza Antonia to jest właśnie twierdza, w której. Stacjonował Poncjusz Piłat, czyli namiestnik rzymski z imienia cesarza, w, ramie, w imieniu cesarza sprawujący władzę nad, władzę nad całą Judeą, prawda? bo to był, ten teren był pod okupacją, czy pod dominacją rzymską. Tylko, że czasem się mylnie mówi, że tu Poncjusz Piłat mieszkał. Nie, Poncjusz Piłat przybywał na, 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 do, do Twierdzy Antonia. Widzimy tutaj takie charakterystyczne cztery wieżyczki. Tak? Twierdza Antonia, taki prostokątny, można powiedzieć, budowla z czterema wieżyczkami na każdym rogu. Otóż Poncjusz Piłat przybywał tutaj na y, większe święta, żeby mieć no, wzgląd na to, co się dzieje na dziedzińcu świątyni, prawda? Normalnie Poncjusz Piłat przebywał w Cezary Nadmorskiej. Cezary Nadmorskiej to było miasto wybudowane przez Heroda z pałacem na wodzie, przepiękne, luksusowe miasto z hipodromem, z amfiteatrem i tak dalej. Tam właśnie y, przebywał Poncjusz Piłat, zresztą no, Herod nazwał to miasto, na c c żeby się przypodobać Cezarowi, nazwał je Cezarea, tak? A żeby odróżnić od innych cezarei, na przykład filipowych czy innych, no to zostało nazwane Cezarea Nadmorska. Więc na co dzień już Piłat urzędował gdzie indziej w tej właśnie Cezarei, ale na większe święta przybywał do Jerozolimy, no bo obawiał się czego? Że właśnie w, tej, w te wielkie święta, kiedy na tym dziedzińcu świątyni było tysiące, tysiące Żydów, no to to był najlepszy moment, czy taki, można powiedzieć, najbardziej sprzyjający moment, żeby chociażby wznieciły się jakieś rozruchy, jakiś bunt, jakieś powstanie, jakaś rebelia, no więc tutaj stwierdzę Antonia można było dobrze obserwować, prawda? Doskonale obserwować, co się dzieje na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. Czy tu czasem nie ma właśnie jakichś, czy się nie dzieją jakieś złe dla Rzymu rzeczy. I co ciekawe, to właśnie na terenie twierdzy Antonia, yy, tu się rozpoczynają stacje drogi krzyżowej, dlatego że to tutaj Jezus zostaje w piątek rano z domu Kajfasza przyprowadzony. Tak? Ostatnią noc to jest ten czwartku na piątek. Jezus spędza w więzieniu do Kajfasza po, są, po nocnym sądzie Sanhedrynu. I w piątek rano zostaje przyprowadzony tutaj. I około godziny dziewiątej Jezus zostaje skazany, prawda, przez piłata na śmierć. I tu się rozpoczynają stacje drogi krzyżowej. I stąd Jezus zostaje wyprowadzony na północ poza mury miasta. I tam Jezus zostaje już ukrzyżowany. Tu widzimy, może nie widać tego dobrze, ale tu jest Dolina Cedronu, właśnie już poza murami. No, złota brama centralna brama, która od wschodu prowadzi jako wejście do, właśnie do świątyni jerozolimskiej. Widzimy, że świątynia jerozolimska jest orientowana, czyli skierowana na wschód. Tutaj mamy główne wejście i wiemy, że starożytne świątynie, nie tylko w Izraelu, były zorientowane, orient oznacza wschód, zorientowane, czyli skierowane w kierunku wschodnim, czyli w kierunku, skąd wschodzi słońce. Świątynia jakby, wychodząc ze świątyni, patrzyło się na wschodzące słońce, to był wyraźny znak, jakby związku świątyni z boskością, ze sferą boską. Tak? Ta świątynia oczywiście jest również zorientowana, jest dokładnie na wschód i tutaj mamy wschodnią bramę, główna brama, tak zwana brama złota, a tu po prawej stronie proszę zobaczyć malutka brama, to jest tak zwana brama owcza. Tędy wprowadzano owieczki, które później były obmywane w sadzawce owczej. O, przepraszam, coś mi się tutaj następne zdjęcie pokazało, wróćmy do tego zdjęcia. Tutaj mamy właśnie tędy wprowadzane owieczki. Dlatego się nazywała brama owcza. W sadzawce owczej one były obmywane po to, żeby mo później można było no, złożyć z nich ofiarę chociażby podczas święta Paschy czy innych świąt właśnie na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. To jest ta brama owcza, to jest słynna brama, którą został wyprowadzony święty szczepan. Tak? To tutaj mamy, poza bramą, jest powiedziane, że wyprowadzono go za bramę i tam został ukamienowany. Dlatego ta brama nazywa się też dzisiaj bramą świętego Szczepana. Też się nazywa bramą lwów, ale to już z innych względów, bo tam sulejman wspaniały postawił dwa takie, cztery takie lwy. A tu mamy sadzawkę owczą. Sadzawka owczą no to jest sadzawka betesda, sadzawka, przy którym Jezus dokonuje między innymi jednego z licznych cudów. No więc tutaj mamy bardzo wiele ciekawych rzeczy, a tu już nie będziemy sobie opowiadać, ale rzeczywiście widzimy to, co dzisiaj w tym miejscu, w którym dzisiaj stoi ta słynna złota kopuła, przez prawie praktycznie tysiąc lat stała w tym miejscu wielka, potężna, mistyczna. Świątynia Jerozolimska z szekiną, ze świętą obecnością samego Boga. Nie? A ściana płaczu znajduje się dokładnie po tej zachodniej stronie, czyli tutaj mamy wschodnią stronę, tutaj mamy zachodnią. Na zewnątrz tej ściany, tutaj mamy właśnie dzisiaj ścianę płaczu. Dobrze, jeszcze może takie zdjęcie chyba mam bliższe. Gdzieś tu miałem zdjęcie samej świątyni. O proszę zobaczyć, tu może troszkę nawet lepiej będzie widać piękną świątynię jerozolimską ozdobioną właśnie ta rozbudowa Heroda zwłaszcza dodała jej uroku, więc Herod Wielki tutaj przyczynił się do rozbudowy tej świątyni. Tutaj mamy ten murek, o którym wspominałem, który był, jest już murkiem, którego nie, wol, nie wolno przekraczać nie Izraelito, prawda? No i mamy tu jeszcze takie ujęcie już współczesne. Widzimy, to jest właśnie ten plac świątynny, ale już właśnie z... tutaj mamy tą złotą bramę z czasów biblijnych. Główne wejście od strony wschodu, od strony góry, góry oliwnej. Tutaj mamy dolinę cedronu. Prawda? Jeszcze niżej byłaby góra oliwna. Przez złotą bramę wchodziło się na dziedzinie świątyni i dzisiaj tu gdzie stała świątynia stoi właśnie złota kopuła meczec A proszę zobaczyć, tutaj mamy, tutaj mamy wielki plac właśnie ściany, tutaj jest ściana płaczu. I tu mamy wielki plac ściany płaczu. Wielki plac ściany płaczu. I tak jak powiedziałem o różnych zachowaniach, to, na pewno, to kto był, to pewnie też zwrócił uwagę na takie wiele takich niespotykanych zachowań, bo oprócz tego, że mężczyźni muszą ustawić się po swojej stronie, kobiety muszą pójść po swojej stronie, to nie wiem czy wiecie, że mężczyźni muszą i kobiety też wcześniej dokonać tak zwanego obmycia rytualnego. Mamy takie kubki z dwoma uchami nalewana jest woda, bo to nie może być płynąca woda, woda musi być stała, a więc nie wolno tak obmyć rąk po prostu z wodzie z kranu, tylko trzeba tą wodę nalać do kubka, wtedy już mamy wodę stojącą i tą wodą stojącą można obmyć, czy obmywa się najpierw jedną rękę, później drugą rękę i mamy te właśnie obmycie, czy to, to obmycie musi jakby poprzedzać wejście pod ścianę płaczu. No i co ciekawe, pewnie kto był, to zaobserwował takie zjawisko, że Żydzi często wychodzą Wracając ze ściany płaczu, wychodzą tyłem, cofają się i wcale nie idą przodem, tylko idą tyłem. To, to znowu wynika z, jakby z szacunku, można powiedzieć, z takiego, prawda, no, uszanowania tego świętego miejsca, żeby nie odwracać się do niego tyłem. Więc przez pewien czas Żydzi idą tyłem, a dopiero później odwracają się i wchodzą, i już idą normalnie. No więc tak jak mówię, tu trzeba zachować, jak się jest po ścianą płaczu, pewne takie bardzo szczególne reguły. tak? Trzeba mieć nakrycie głowy, jarmułkę, kobiety, mężczyźni osobno. Oczywiście trzeba zachować ciszę. Już nie mówię o tym, że trzeba strój odpowiedni zachować, czyli zawsze koszula, ramiona i kolana zakryte mniej więcej, czy ramiona i nogi zakryte. Dlatego no jak w każdym, powiedzmy, świętym miejscu, można tą karteczkę sobie tam wetknąć i tak dalej. Nie? Tak? Dużo jest takich reguł zachowania, które jest związana są, są związane z tym świętym miejscem. No, jest jeszcze wiele reguł czy wiele różnych opowieści związanych ze ścianą płaczu, no ale nie chcę tego wykładu przedłużać. Myślę, że udało mi się pokazać, że to miejsce rzeczywiście jest mistyczne, jest niezwykłe, że to miejsce, kiedy się tam przybędzie, no, jakby można powiedzieć, ogarnia swoją atmosferą modlitwy, jest to miejsce warte odwiedzenia. Niezwykłe, tak jak powiedziałem, jedno z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Dla judaizmu absolutnie miejsce pierwszorzędne, miejsce najważniejsze. Z tego względu, o którym już właśnie dzisiaj starałem się po powiedzieć, czy starałem się to pokazać, że to jest ta jedyna relikwia, można powiedzieć, jedyna pozostałość, jedyna, można powiedzieć, materialne świadectwo po Bogu, który błogosławił Izraelowi w czasach biblijnych, mieszkając na tych ziemiach pośrodku ludu Izraela przez tysiąc lat, praktycznie przez tysiąc lat. Na tym miejscu stała świątynia jerozolimska, i ta ściana płaczu, ten zwłaszcza zewnętrzna jej część, jest takim miejscem o największym natężeniu sakrum, właśnie świętości tego miejsca. Dzięki, pozdrawiam, i do następnego odcinka.